Zastanawiałeś się, czy kiedyś jakiś Polak grał w FC Porto? Dzisiaj poznasz odpowiedź na to pytanie. Zapraszam Ciebie na 10 ciekawostek o FC Porto. Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Questyk, witam Was na kanale Superbet. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 ciekawostek o FC Porto. Zanim jednak przejdziemy do pierwszej ciekawostki, zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał Superbet, kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, w komentarzu napiszcie o jakim klubie chcecie zobaczyć następne ciekawostki, wbijajcie także na TikToka Superbet, bo tam jest tego jeszcze więcej i przechodzimy teraz do pierwszej ciekawostki. FC Porto to jedyny klub w lidze portugalskiej, który dwukrotnie wygrywał ligę bez żadnej porażki. Jest to niesamowite osiągnięcie. Wyobraźcie sobie, gracie ligę i nie przegrywacie żadnego spotkania. Jesteście niepokonani, jesteście mistrzem danego sezonu. Derby pomiędzy FC Porto a Boa Vista to da Invicta. Są bardzo zacięte mecze, kibice przychodzą na trybuny i naprawdę jest tam gorąco. Tylko Real i FC Barcelona mogą równać się z FC Porto, jeśli chodzi o występy w Lidze Mistrzów. FC Porto to klub, który został założony w 1893 roku, uwaga, przez handlarza wina. Był to Nicola de Almeida. W 2018 roku miałem przyjemność zwiedzić muzeum FC Porto. Zaobserwowałem tam dosyć ciekawą rzecz, z którą teraz mogę się z Wami podzielić. Mianowicie widziałem tam autokar. I w tym autokarze, w środku muzeum, były woskowe figury byłych piłkarzy, którzy kiedyś grali w FC Porto. FC Porto ma pseudonim Smoki. Smok jest umieszczony w ich logo, ale oprócz tego znajduje się także w nazwie stadionu. W ogóle jak ja byłem kiedyś właśnie na stadionie FC Porto, tak jak już Wam mówiłem w tym odcinku, to zaobserwowałem, że też smok znajduje się od razu po wejściu na stadion. Jest on powieszony na górze i oprócz tego, że wisi tam właśnie ten smok, to jeszcze są niektóre trofea, które ładnie eksponują się z tym smokiem. Teraz ciekawostka, która dotyczy FC Porto, ale też jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, czyli Leo Messiego. Ja osobiście go bardzo lubię, jest to jeden z moich ulubionych piłkarzy. Możecie w komentarzu napisać, jaki jest Wasz ulubiony piłkarz, ale przejdźmy do rzeczy. Wyobraźcie sobie, że jego pierwszy mecz w seniorskiej piłce odbył się właśnie na stadionie FC Porto, czyli Estadio do Dragao. Miało to miejsce w 2003 roku i wtedy FC Porto wygrało 2-0 z FC Barcelona. Jednym z największych sukcesów polskiego bramkarza z portugalskim klubem było wygranie Ligi Mistrzów w sezonie 1986-1987. Oprócz tego wygrywał dwa razy Mistrzostwo Portugalii, zdobywcę Superpucharu Portugalii oraz Puchar Portugalii. Każdy z Was zna trenera José Mourinho. Jest to postać, która zapisała się w historii piłki nożnej przede wszystkim dlatego, że z wieloma klubami wygrywał wiele trofeów, ale zapisał się także na kartach FC Porto. Za jego czasów była złota era tego klubu. Wygrywali Ligę Mistrzów, Puchar UEFA, dwa razy Mistrzostwo Portugalii, dwa razy Puchar Portugalii oraz dwa razy Superpuchar Portugalii. Niesamowite osiągnięcie. Super Dragões oraz Colectivo Ultras 95 to dwie największe grupy kibicowskie FC Porto. Jedna z tych grup siedzi po jednej stronie stadionu, a druga po drugiej. Muszą mieć tam na pewno dobry doping. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo Was przepraszam za wiatr, który tutaj panuje, ale no takie mamy warunki w Portugalii nad oceanem. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał klikając taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, wbijajcie także na TikToka Superbet i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, siemanko!